Mano mordeczki. Dzisiaj mamy takiego pacjenta. Audi A3. 2.0 turbo. Benzyna 200 koni. Kuni się mówi. I taki ma oto wydeszek. O, co to za folia jakieś, kurde. No i będziemy tutaj kroić. Gdzieś tutaj. Zobaczymy, jak to przypadnie. Będziemy wstawiać przepustnicę. Taką o. Elektryczną. F-Mika. Na pilocika. Taką podzapalniczkę. Taki o sterowniczek tego. I tu jest pilocik. Tak. Trzeba to wszystko poskręcać. Zobaczymy, gdzie to tam będzie nam pasowało. Także skręcę to i przypasuję, zobaczymy, gdzie tam to wpasować. Pasujemy, moim zdaniem byłoby najlepiej tutaj. Tutaj się do góry tam wpuścimy. O, w ten sposób. Wiesz, jak się przerobi. Bo tutaj patrzyłem w tą stronę, ale tutaj jest zaraz cała złączka od napędu. To się obraca. Tu by nie było za bardzo miejsca, jak z tym wyjść. Mi się wydaje, że tu na tej prostej. Zaraz jeszcze popatrzę. Takie ustrojstwo. Znalazłem miejscóweczkę na to. Cacko, zobaczcie. Tu już obcięłem rureczkę z wieszakiem. O taką o. No i co? Tu obejmy, tej nie będzie. Tą rureczkę tu elegancko nam naszła, tam gdzie była obejma. Tu się lekko ponadcina. I się da normalnie cymbanta. Cymbała. O. Tak będzie dobrze. I tutaj się lekko to wyprofiluje, co by tak mocno nie wisiały. Te. O. Tam, żeby wał też napędowy nie wadziło. Tu jeszcze wieszak dorobimy do tego. Także tam zrobimy jakiś dystans od tego wału. Coś takiego. No i tu już tymimy to wieszakiem, żeby tam nie wadziło. Podczas jakichś tam wibracji. No, i jest git. Tu możemy sobie kabelek. O, wpuścimy akurat od linki, od ręcznego jest dziureczka. Czy gdzieś tam w podłużnicy przez takie o. A zobaczymy, gdzie go tam wpuścimy. To już tam mniejszy problem. Tak myślę. No i dobra, to moim zdaniem tu można poheftować. Tylko później będziemy to całość zrzucać, na przykład stąd. To trzeba będzie ten wieszak odczepiać i ten. I ten. I wtedy będziemy mieli wszystko zdejmowane razem z tym ustrojstwem. Taki jest plan. Dobra. Dobra, mamy to. Tu jest obsmarkane. TIG-iem wieszak jest. Tu jest obejma. Klej tu powyłaził, bo dałem wcześniej, wyczyściłem, dałem kleju. I cymbała. Cymbanta. No, tam od wału też jest szczelina. Tu patrzy w dół, żeby to się syf może nie napierdzielił, to może. Dobrze jest, to się da kabelek, no. I tu się trzeba go gdzieś przepuścić. Dobra, teraz kwestia podłączenia. O, elegancko, zobacz. Git malina. No tak. Trzeba teraz to podłączyć. Podłączaj pan, a nie gadasz. Pokaż, jak to chodzi. Dobra, mamy tutaj kabelek przepuszczony. Tam obok prowadnicy do linki do ręcznego. Widać? O, teraz widać. I on tam idzie pod dywanikiem, tam wypuścimy go około podłokietnika. Ten sterowniczek gdzieś tam w podłokietnik się schowa i będzie git. Na trytytki wszystko musi być. Dobra, bierzemy na dół. Audi, Audi i wtedy będziemy podłączać tam. To już wam nie będę pokazywał, jak tam wszystko, te kabelki i tego, bo bez sensu, tylko to już wtedy, jak będzie stał na glebie, to już ci wtedy pokażę, zademonstruję, jak to pryka. Dobra. Dobra, mamy wszystko podłączone. I teraz ja idę odpalać, a wy słuchajcie. Zimny jest to, nie będę oczywiście tam gazował mu, to później jak się rozgrzeje. Tłumik. Tyle dobrego, że to w serio zostaje, nie? Nic nie trzeba tam kombinować. I to odpalić.
Para się rozgrzeje, to mu pokazujemy. Dobra, temperaturkę już złapał. Panie, żarówka się świeci, jest 90. Co to jest? O, tych, schowaj to. Tak, a tu go postawię gdzieś tego telefona. A wy se oglądajcie. Raz jest zamknięta przepustnica i zaraz otworzę. Przygazuję kilka razy i otworzę. Może trochę dalej. A ze 2 metry od auta. Także tego, można zostać na seryjnym wydechu, zrobić sobie takie cacko, F-mika wstawić. Będzie pan zadowolony. Dobra, zostawcie lajka i suba za dobrą kolejną robotę. Nara.